Siemanko, dzisiaj tak trochę nietypowo z Rąsi, bo muszę Wam się do czegoś przyznać. Otóż to ja popsułem tą skrzynię biegów w tym dyszlu. To moja tylko wina, że to auto przestało jeździć. Pod ostatnim filmikiem było sporo wpisów o tym, że popsuło się, bo olej był zły, złej klasy, że nie wymieniłem całego, a najlepiej, że nie zawiozłem w ogóle auta od razu do warsztatu na lawecie, nie wydałem 5000 zł na regenerację i nie mam pewnej skrzyni. Tutaj co do tego egzemplarza auta i co do tej skrzyni chodziło o jedną zasadę, by unikać zbędnych kosztów, tak? Przynajmniej na początku. Ja chciałem wymienić tutaj cały olej, ale najpierw chciałem uruchomić tą skrzynię, zobaczyć czy ona w ogóle ruszy, jak to będzie się zachowywało. Niestety zrobiło tylko 15 km, no i się spsuło. Olej, który tutaj zalałem, oczywiście był dobrej jakości. Takiej, jaki powinien być dokładnie do tego, zanim w ogóle go kupiłem, popytałem. Czy taki olej, czy dokładnie taki model i tak dalej. Trochę na to wydałem, więc to nie wina klasy oleju, bo pojawiły się tam wpisy, że solenoidy się pozapychały, że elektrozawory stanęły, inne takie rzeczy. To nie jest wina klasy oleju oraz tego, że go nie zmieniłem. Koniec, kropka. W takich skrzyniach oczywiście, że wymienia się olej. Tutaj chyba producent zaleca 160 tysięcy. Natomiast jest też jeden myk, jedno ale. Jeśli skrzynia jest nie wiadomo pochodzenia, nie wiadomo co się z nią działo, to wymiana dynamiczna całego oleju może spowodować, że ta skrzynia przestanie po prostu całkowicie pracować. I tego chciałem uniknąć, bo już to jest dość często w Polsce, bo te skrzynie dużo mają przebiegu i taka wymiana dynamiczna kończy się czasem tym, że skrzynia przestaje jeździć. Dlaczego? Już rzucałem tam trochę w komentarzach taki filmik, w którym wyjaśniał na przykładzie właśnie chyba takiej skrzyni jeden ze speców, że w układzie są tarczki cierne. Jeśli one mają nadal ten stary olej, w którym jest trochę tej... One się ścierają ogólnie, tak? Jeśli się ścierają, no to ten materiał trafia do oleju. I potem ten olej krążąc cały czas zawiera ten materiał i te tarczki się z sobą zlepiają i przekazują napęd. No, jeśli wypłuczemy ten cały syf, że tak powiem, i ten cały materiał ścierny nowym olejem, a tarczki są w złym stanie, to skrzynia może po prostu przestać całkowicie działać. Tego też chciałem uniknąć i to mam nadzieję, że już wyjaśniłem wam do końca. Dlaczego nie wymieniłem całego oleju? I tak nie wymieniłbym go całego, mógłbym wymienić około 4 litrów, ale to co mi się wylewało z konwertera, to co mi się wylewało na początku w ogóle ze skrzyni, było koloru czerwonego. Podkładki z przodu i z tyłu, serwis skrzyń biegów, nie będę pokazywał nazwy i adresu, ale sądziłem też, że no ta skrzynia przynajmniej olej miała zmienione, no minimum co, jeśli nie jakaś głębsza interwencja była tutaj w tej skrzyni. Ale sądziłem, że olej będzie dobry, dlatego też tylko i wyłącznie oleju dolałem. Dolałem go aż 2,5 litra, więc wcale nie tak mało, bo trochę jednak go mi ubyło. A dlaczego jest zepsuta? No to już Wam mówię. Popsułem ją przy montażu. Dlaczego? Bo najpierw zamontowałem konwerter, a potem trafiałem skrzynią. Niestety konwerter ma tutaj takie dwie wypustki, takie nacięcia i one nachodzą dokładnie tutaj na takie, nie wiem czy kamera tutaj to uchwyci, tam są takie dwa dynksy, na które powinno się trafić. Jak widzicie, jeden jest już tutaj, a drugi jest tutaj. Nie są naprzeciw siebie, tak jak powinny być. Bo jeden z nich jest w ogóle urwany, a drugi jest jakby tak trochę jakby wgnieciony tam w środek. I to jest moja wina i tylko moja wina. Ja przy montażu po prostu nie trafiłem odpowiednio. Jakoś to jeszcze przez pewien okres działało, ale potem nie wiem czy ten drugi się ściął. Nie wiem czy na jednym działało, czy na początku ściąłem jeden, a potem drugi też przestał działać. No ogólnie jeśli, z tego co mi się wydaje, To właśnie odpowiada za pompowanie oleju. To napędza jakby pompę olejową i wtedy dopiero napęd jest przekazywany na ten wałek i dopiero przekazywany na koła. Bez tego napędu po prostu olej się nie tłoczył, dlatego też nie leciało z węży. Nietłoczony był olej do tego, nie zapinało to się to wszystko i to jest tylko i wyłącznie moja wina. No niestety, człowiek się uczy na błędach, mój błąd, kolejna skrzynia. Oczywiście to będzie można naprawić, bo będzie można wymienić tutaj pewnie tą część i ona będzie dalej hulać. Natomiast ja już kupiłem drugą i o tym też dalsza część filmu będzie, więc zapraszam.
Demontaż skrzyni w takim wynalazku. Volvo S60 diesel D5 24D5, rocznik 2004, już taki trochę poliw, bo to jakby 2005. Skrzynia automatyczna Aisin 5550SN, ciągle mylę te numery. Jak najłatwiej to wyciągnąć i wsadzić drugą, albo po prostu jak tą zdemontować. Trzeba silnik podwiesić. Wcześniej miałem tutaj cały zestaw, jakby zmieniałem tą skrzynię razem z całym zestawem, więc było mi łatwiej, bo było gdzieś to z boku. Teraz chcę silnik zostawić na miejscu, więc muszę go podwiesić na belce. Tej belki jeszcze dzisiaj nie mam, ale jutro już będę miał, będę mógł to podwiesić. Silnik podwieszamy na belce, luzujemy dwie poduszki tutaj. Tutaj jest też jedna poduszka. Jedna poduszka pod skrzynią i w sumie belka jest luźna, z tym, że belka jest jeszcze oczywiście na czterech głównych śrubach, tam są takie dwie blachy montażowe, jej też będziemy musieli odkręcić, żeby zluzować tamte długie śruby. Trzeba to rozpiąć na kolumnach MacPhersona, bo oczywiście do całej belki pod silnikiem jest podczepione są wahacze. Wyjazd z półosiami, oczywiście koła, oczywiście jest stabilizator do belki przykręcony, do niego są łączniki musimy odkręcić, trochę kabli pewnie jakiś, tak na przykład tu jest masowy, który jest przykręcony do belki, kable oczywiście od skrzyni, no to wiadomo, nie rozpinam układu wodnego, nie rozpinam układu klimatyzacji, nie rozpinam układu wspomagania, to mam nadzieję nie będzie już ruszane. Więc jest to jakiś tam plus, nie rozpinam wydechu. Muszę odkręcić jeszcze oczywiście maglownicę, bo ona też jest przyczepiona do belki silnika, tej dolnej. Cztery śruby, jedna śruba chyba jeszcze na środku. I chyba to by było tyle. Aha, są jeszcze jakieś węże przykręcone do tych sanek. Od wspomagania, jeśli dobrze pamiętam. Też trzeba by było je odkręcić. Jest trochę obkręcania, dzisiaj mam co robić, więc zabieram się do roboty. No i jedziemy po skrzynię. Belka już podwieszona, silnik już podwieszony. A tutaj moja nowa skrzynia, którą dzisiaj przywiozłem. No i co? Z zewnątrz to jak to skrzynia. Obudowa obudową. Uszczelniacze wyglądają no, w porządku, jeden, drugi. Sama obudowa, wtyczki. Wtyczki takie jak moje, po numerach. Oczywiście serial numer to chyba nie jest odpowiedni, ale ogólnie tutaj chyba po numerze części, tym 8667365, to jest to samo. No i wydaje mi się, że to jest to samo. No na pewno jest do diesla skrzynia, na pewno do 24D5, tylko że ta jest z roku 2003. No ogólnie to moje auto to też jest taki rocznik 2003-2004. A w dowodzie to jeszcze inaczej. W nowej skrzyni udało mi się zlać trochę jeszcze oleju, który tutaj jest. Ma taką barwę. Opiłków w nim nie widać, jakichś ciał stałych.
Wygląda na dość, powiedziałbym, nawet świeży. Jest taki trochę brązowawy, ale na korku jest takiego troszkę szlamu. Ale to raczej zrozumiałe. Jest tutaj magnesik, ale nie było tutaj jakichś takich opiłków czy czegoś takiego. Więc może to być dobra oznaka. Wczoraj już późnym wieczorem udało mi się jakoś wyrwać wreszcie tę skrzynię z konwerterem. Bardzo opornie mi tutaj wykręcały się śruby te od konwertera. Jakoś wcześniej mi się to łatwiej wszystko odkręcało, kręciło. Teraz jakoś tak, nie wiem, czy to już kwestia, czy już zmęczony byłem, czy po prostu musiałem na przykład ściągnąć wentylator, bo nie mogłem dojść grzechotką. No, rozlewałem oczywiście oleju masakrycznie, bo zaczęło kapać z konwertera, bo najpierw ściągnąłem skrzynię, potem konwerter. Powinienem to robić razem i byłoby chyba łatwiej, bo i też musiałem zukosować, jak widzicie, trochę silnik, żeby po prostu tą skrzynię wytargać. Ogólnie widzę tutaj po tej podłużnicy, że wcześniej ta skrzynia też już była wyciągana, targana, bo jest poobijana tutaj ta podłużnica. I to właśnie w tym miejscu, w którym ona jakby zahacza najbardziej. Te wszystkie obicia, wydaje mi się, że to nie są moje, one są podrdzewiałe. Jest dzień kolejny, jasno na dworze. Dzień kolejny, co się udało wczoraj zrobić. Jak widzicie, tutaj mam ciemno, więc może najpierw jakieś światło zapalimy. Teraz jest trochę jaśniej, bo trochę też okno daje, ale normalnie to robię tylko przy tej świetlówce, już mocno zdezelowanej. A w sumie tylko ona pomaga mi tutaj coś, cokolwiek przykręcić i znaleźć, gdzie co jest. Jak widzicie, skrzynia jest na miejscu, udało się bez większych problemów trafić. Skrzynia była, konwerter był w skrzyni i tak podjeżdżałem, wziąłem sobie żuraw, zjechałem sobie tutaj żurawiem, podwiesiłem jakby skrzynię na dwóch pasach i podciągałem ją do góry, asekurując się tam żabą. Złożone, nie ma tam jeszcze jednej osłony, ale ogólnie już wszystkie poduszki poskręcane tutaj do lotu, żeby też jakichś błędów głupich nie wyłapać. Wtyczki poskręcane, powpinane, tutaj jeszcze czeka komputer, w sensie obudowa do założenia. A, muszę zalać jeszcze płyn. Jeszcze muszę zalać płyn. Wlałem 4 litry, nie 4, 3 litry na razie wlałem oleju. Olej, żeby nie było, wlewam taki. Ravenol, polecany jakby też do tego silnika. Jest tutaj gdzieś Aisin AW5550SN. Między innymi normę Volvo tą spełnia. Kupiłem 6 litrów, mam nadzieję, że starczy. Jeśli nie, to będę dokupował. Różnica między czwórką a po litrze była nie super wielka. Dolewam jeszcze tego płynu chłodniczego, bo muszę go zlać z wiadra. I no, odpalam i zobaczę, co się będzie działo na bagnecie. Na razie na bagnecie, jak wlałem 3 litry, no to jest niby full. Ale auto jeszcze nie było odpalane, więc pewnie zaraz zaciągnie. Ok, mam końcówkę baterii, więc muszę się streszczać. Olej nalany na zimnym silniku do poziomu zimnego. Weszło prawie 5 litrów, wszystko skręcone. Auto na kołach, koła jeszcze pamiętać to kręcić, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Na razie chcę ruszyć, zobaczyć, czy to w ogóle ruszy. Oby ruszyło i działało. Tak, wiem, że mam przegląd okresowy, coś bliża. Wiem, że mam pasy niezapięte. Nie wiem, czy tutaj coś widzicie. O. Zrzucamy na R. Coś, praca silnika zmieniła. N. Coś się jakby zluzowało. I na drive coś też jakby się zapięło. Jedzie! Jest! Jest, 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 jest. R. Też się zapięło, też jedzie. Drive jedzie. Tam nie mogę wyjechać, bo mam tam wiadro przed sobą. Z tyłu też nie pojadę, bo mam ścianę. Dobra, działa. Muszę tym teraz wyjechać na zewnątrz. Tutaj się już dżumie. Ten diesel strasznie mi tutaj dymi.
Dobra, chyba będzie na tyle. Oczywiście teraz jeszcze czekam ja to adaptacja, sprawdzenie stanu oleju na gorącym silniku, na pracującym silniku, bo tak to się powinno też sprawdzać. Trzeba się tym przejechać, trzeba zobaczyć, jak zmienia biegi dwójka, trójka, czwórka, piątka, czy wtedy nie szarpie. Zobaczymy, jak się rozgrzeje olej, czy wtedy ta skrzynia będzie też działać. A na ten filmik chyba tyle. W następnych częściach, jeśli oczywiście będę miał jakieś problemy i jakieś jeszcze tutaj prace, to będę coś pokazywał. A na ten film dzięki za obejrzenie, dzięki za komentowanie, za lajkowanie. Jeśli to jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie kanał. Dobijamy prawie do 6000. Za co Wam bardzo dziękuję. A tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Cześć!